I już jesteśmy z powrotem. Marietto, powiedz mi, co się wydarzyło na twarzy Gosi? Co się wydarzyło, już mówię. Generalnie koncentruję się póki co cały czas na oku. Tutaj, jak Państwo widzą, jedno oko już jest w całości dopracowane i gotowe. Ale coś tu się wydarzyło. Coś się zmieniło dokładnie, ponieważ jeszcze jak chodzi o cienie do powiek, to zostały po pierwsze dokładnie rozstarte tutaj w punkcie załamania powieki. Tutaj na dolną powiekę nałożyłam jeszcze cienką warstwę fioletowego cienia, aby tak fajnie połączyły się te kolory, łączy się ten fiolet i zarówno z niebieskim, jak i przychodzi łącznie z tym żółtym, co stanowi bardzo fajny kontrast. Odrobinę czarnej kredki dookoła oka, ale bardzo cienko okonturowane jest to oko, także delikatna wersja tutaj, aby nie odwrócić uwagi od tych mocnych, intensywnych kolorów. Aby jeszcze bardziej rozświetlić przestrzeń pod łukiem brwiowym, zdecydowałam się na jasny, taki delikatny odcień beżu, aby jeszcze to oko właśnie powiększyć, tak otworzyć. I nie wiem, czy tutaj Państwo zwrócili uwagę, jak bardzo nam tutaj to oko się otworzyło i dlaczego właśnie tak się stało, już mówię, ponieważ tutaj podkreślone zostały brwi, oko od razu nabrało takiej wyrazistości, wydaje się znacznie większe niż to i też właśnie mocno wytuszowane rzęsy, które nam bardzo fajnie otwierają oko i co więcej, bo zwróciłaś uwagę, że coś jeszcze jest tak, tutaj w kąciku. Tutaj Gosia ma bardzo długie rzęsy, więc może Państwo tego nie widzą do końca. Natomiast taką końcówkę, że tak powiem, rzęs sztucznych. Tak, bo to nie jest cały wachlarz rzęs. To nie jest cały wachlarz, to są właśnie właśnie pasek rzęs przeklejony. Przekrojony na pół, przecięty i doczepiony właśnie za pomocą kleju do rzęs tutaj po boku, co daje taki efekt kociego. Jaki daje to efekt właśnie? Takie właśnie kocie oko, otwarte oko, powiększone, tutaj takie zalotne spojrzenie, eleganckie, także jak najbardziej motyw karnawałowy tym razem się pojawił tutaj. No właśnie i podkreślenie brwi, bez tego chyba makijaż nie istnieje, prawda? Tak, dokładnie, też oczywiście zależy, co chcemy osiągnąć, bo też są tendencje do rozjaśniania, wręcz zakrywania brwi, ale to już pod konkretnym... Teraz chyba właśnie takie są tendencje, żeby były mocne te brwi, prawda? Tak, mocne brwi, ale też są takie, żeby właśnie totalnie były niewidoczne, ale to wiadomo, że te trendy w makijażu przyjmują się te najbardziej twarzowe, umówmy się, także myślę, że wiele jest takich pomysłów, które proponują projektanci, których nie do końca nie da się przełożyć na ulicę. Tak, dokładnie, nie da się tego przełożyć na życie rzeczywiste, ale tak samo jak z odzieżą, tak samo w makijażu przychodzą te najbardziej twarzowe rzeczy, najbardziej takie, w których wyglądamy najbardziej korzystnie. Także tutaj pokażę, tym razem właśnie, podkreślam brwi kredką, delikatny właśnie zgaszony odcień brązu, będzie jak najbardziej tutaj współgrał z urodą Gosi, bo zazwyczaj podkreślam brwi za pomocą cieni, zresztą jak sama wiesz, bo już nieraz miałyśmy możliwość... okazję widzieć. Tak, dokładnie, także tym razem zdecyduję się na kredkę. A dlaczego? Cienie do powiek są bardziej naturalne, z tego co już właśnie wcześniej mówiłam, bardziej naturalny efekt możemy uzyskać dzięki temu. Natomiast kredka ma bardzo fajne po prostu plusy. Taka, że jest po prostu dużo szybsza w użyciu i wystarczy po prostu kilka pociągnięć, a nasze spojrzenie właśnie już wygląda w taki sposób. Zaprezentuję. Tutaj właśnie kierujemy się naszą naturalną linią brwi. Natomiast staramy się nadać kształt oczywiście taki, jaki chcemy, ale najkorzystniej wygląda taki właśnie z załamaniem tej brwi tutaj. Tutaj w zewnętrznym, tutaj kącie już jej nie pogrubiamy, natomiast tutaj dodajemy troszkę koloru. Też chyba wygodnie bardzo się robi tak, kredką, tak, bardzo prawda? Wygodnie, jeszcze samemu sobie to już w ogóle łatwo. Natomiast tutaj nawet jeżeli, tak jak widzisz, wydają się nieostre, tutaj te kształty takie, powiedziałabym, niezbyt równe, to zaraz sobie to poprawimy za pomocą magicznego pędzelka, który służy nie tylko do rozczesywania rzęs i brwi, ale też delikatnymi takimi wcierającymi ruchami możemy rozmazać sobie tą kredkę, zwłaszcza w miejscach, w którym występuje ona w nadmiarze. Także tutaj już ładnie wyczesane brewki. Drugie oko już jest też powiększone. No właśnie, teraz przejdziemy... Aha, jeszcze pomalujemy oko. Jeszcze pomalujemy rzęsy. I opowiesz nam, jak zrobić
Jak doczepić, jak wymodelować twarz, właśnie. Twarz, tak. Już tylko właśnie rzęsy wytuszuję. Tutaj Państwu pokażę, od samej nasady tuszujemy rzęsy. Musisz ręką odsłonić, żeby było widać. Musisz inną, drugą ręką robić. Czyli od samej nasady. Od samej nasady. I przy zamkniętym oku chyba najwygodniej, prawda? Jeżeli komuś się maluje, to dokładnie przy zamkniętym oku, też w zależności od budowy, może być półotwarte, takie przymrużone. I wtedy o tyle jest to fajne, że też odbija nam się tusz na dolnych rzęsach, przez co nie musimy komuś mazać tym tuszem przy otwartym oku, czego bardzo wiele osób nie lubi po prostu. Mhm. Tutaj sobie też rozczesujemy tym samym pędzelkiem, którym rozczesywałyśmy tutaj brwi. I też staramy się tym rzęsom nadać kształt. Póki ten tusz jeszcze nie zastygł, możemy go właśnie tak sobie tutaj wykręcić, te rzęsy na bok, co daje właśnie taki fajny efekt, jaki zalotnego chcemy spojrzenia osiągnąć. To właśnie zalotne spojrzenie, na którym tak i nam zależy. Modelujemy. Musisz i teraz pokazać, modelujemy twarz. Tutaj jeszcze nadmiar kosmetyków, nadmiar cieni, które mogłyby się osypać. Strzepujemy miotełką, sprzątamy sobie. Twarz już jest przygotowana i pędzlem właśnie takim skośnym bronzerem trochę opalimy sobie Gosię, ponieważ jak już mówiłyśmy, najbardziej Gosię to się latynoski. Tak, do latynoski, żeby ten karnawał był taki bardziej trochę jak w Rio. I opowiedz, gdzie nakładamy bronzer. Nakładamy bronzer właśnie najlepiej matowy, jeżeli zależy nam po prostu na nadaniu modelunku twarzy, czyli wysmukleniu, bądź też po prostu podkreśleniu kości policzkowych. Najlepiej właśnie tutaj rysując taką, powiedzmy, trójeczkę z większym tutaj podkreśleniem policzków. Także głównie koncentrujemy się na policzkach. Też co mogę dodać, jeżeli chodzi o makijaż właśnie typowo do fotografii, to jeżeli nie wymodelujemy sobie tej twarzy, to te kontury nasze nie będą widoczne, te kości policzkowe nie będą podkreślone, cała twarz będzie płaska, ponieważ aparat spłaszcza nasze linie, nasze rysy twarzy, także musimy sami sztucznie sobie je dorobić, jeżeli już się decydujemy na użycie podkładu. Zazwyczaj też można wymodelować jakieś mankamenty, prawda? Tak, jakieś mankamenty. Czy właśnie za wysokie czoło. Tutaj Gosia nie ma za wysokiego czoła, także nie trzeba go skracać za bardzo. I generalnie, jeżeli też chcemy za pomocą bronzera, czy właśnie wszelkich rozświetlających pudrów opalić sobie twarz, to używamy również tego bronzera w miejscach, gdzie najczęściej i najszybciej się opalamy. Mhm. Czyli czoła, policzki, odrobiny właśnie na nosie, broda. No dobrze, powiedz nam jeszcze, co zrobisz z ustami. Usta, aby dopełnić cały ten wizerunek, pomaluję właśnie w kolorze takim, tutaj już sobie przygotowałam część właśnie kosmetyku i to będą odcienie takiej fuksji, różu, ale takiego dosyć intensywnego. Będzie to odcień taki może ciut odmienny, ale zarazem ładnie przechodzący od tej żółci poprzez takie turkusy, niebieski, fiolet i siłą rzeczy mi się rzuca tutaj na pierwszy plan róż, jeżeli chcemy, żeby to był taki, powiedzmy, makijaż, w którym można wyjść, bo można zaszaleć, niebieskie usta sobie zrobić żółte, ale to już bardziej właśnie przy tych sesjach zdjęciowych, o których mówiłyśmy. Dobrze, Marietta, ja Cię zostawię tutaj samą. Zobaczymy się na wielkim finale. Pewnie wielki finał, niewiele zostało. Tak jest. A tymczasem przenosimy się do Grzegorza i porozmawiamy o męskich sprawach.